Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 maja 2021. Mamy piątek, czyli już końcówka. Ja tutaj pojawię się jeszcze raz, pewnie w piątek wieczorem lub w sobotę rano, a potem mamy weekend. I w weekend zapraszam do innych youtuberów, którzy pojawiają się oczywiście z newsami. W sobotę mamy tutaj już paru, których na pewno znacie do tej pory i możecie do nich. Zawitać. A my w międzyczasie. A, czyli widzicie jeszcze, Crypto Crew, który dodaliśmy ostatnio, i nie wiem jakżeście spojrzeli na tą audycję, ale nie było powiadomienia, przynajmniej u mnie na innym koncie, że ta audycja została dodana, a i tak ponad 3000 osób zostało powiadomionych w jakiś sposób i weszło na tą audycję. No i chwila prawdy będzie tak naprawdę w niedzielę, bo Steve właśnie nam powiedział, jeszcze dopowiedział parę godzin, nie, godzinkę temu. Czy właśnie ta świeca zamknie się poniżej ten, tej 21 EMA, w tym przypadku tych 37,800? Nie pamiętam tej dokładnej ceny. Dowiecie się z tej audycji, na co zwrócić uwagę w niedzielę. Dokładnie właśnie na cenę bitcoina. Przejdźmy do CoinGecko i tutaj dowiemy się, jak sobie radzi Bitcoin. Na razie nieźle: 40 Dolarów. Byliśmy już na 42, spadliśmy do 39, za chwilę dowiecie się dlaczego, czego było to e, no zdarzeniem, czy pokłosiem, po jakich wiadomościach, ale mamy właśnie 40 227, a projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Nano 30%, Filecoin 27,1%, Waves 26%. Dalej, te, które sobie nie poradziły to jest Terra, minus 6,5%, Pancakeswap, minus 4,6% i Shiba Inu. Minus 4, 4. Widzę, że tutaj są niedaleko już stablecoiny, także ludzie wychodzą ze stablecoinów i wchodzą w różne pozycje. Co jest ważne, to Bitcoin Archive mówi nam o tym, że tyle, ile mamy dostępnych bitcoinów na giełdzie, to mamy tutaj trend spadkowy w końcu, czyli odwracamy po raz pierwszy czterotygodniowy trend. Zobaczcie, jak to wyglądało w ostatnich czterech tygodniach. To jest balans na wszystkich giełdach. I od czterech tygodni, zobaczcie, schodziliśmy, mieliśmy mały spadek też z tych bitcoinach na giełdach, ale w ostatnich dniach na szczycie znaleźliśmy się, jakby wszyscy wpłacali na BTC, może nie wszyscy, ale większość albo duża ilość osób, która wpłacała BTC na giełdy, a teraz mamy spadek w końcu poniżej tego ostatniego supportu, co może oznaczać, że wygląda to bardzo pozytywnie, na dłuższy, może nie, dłuższy, może nie wiemy, co się wydarzy za 5 tygodni, ale przynajmniej w krótkim terminie może to o, oznaczać wzrosty na cenie BTC. Mamy więcej informacji na temat tych ostatnich spadków, bo największa presja sprzedażowa pochodziła ze strony młodych inwestorów, tych, którzy mieli konta na BTC od 0 do 3 miesięcy, nawet tutaj wielorybów. Domyślam się, że była to kombinacja tych, którzy faktycznie spowodowały te spadki, czyli grubych inwestorów oraz tych, które przestraszyły się lub zostały zlikwidowane ze swoich pozycji, na przykład z tych pozycji, na które nie mogli się zalogować na, na giełdę. Tak? Więc tu te spadki ostatnie zostały wykupione prawdopodobnie przez dużych graczy, bo ci, którzy najwięcej stracili, to mieli pozycje swoje tutaj w Bitcoinie w tym przypadku w przeciągu ostatnich 0 do 3 miesięcy. to jest o tym, o czym mówimy często. Jeżeli wchodzicie na hype w świat krypto, to warto mieć pieniądze, które możecie mieć na boku i nie ogryzacie paznokci w momencie, kiedy o 10% Bitcoin spada, czy nagle postępujecie w sposób właśnie taki, żeby tylko jak najszybciej wypłacić te bitcoiny, bo wszystko leci już do zera. To są te osoby młode na rynku, które muszą się sparzyć zanim będą w odpowiednich pozycjach, czy nawet w odpowiednim nastawieniu do tego marketu, że czasami jak coś. Rośnie o 400%, może też spaść w jeden dzień o 30 i 40%. Tylko niektórzy po prostu z za grubymi pozycjami wchodzą w ten rynek, no i potem nie wytrzymują tego napięcia. W intro mieliście oczywiście ten film od Mr. Whale, czyli ktoś, kto stracił pieniądze. Ja nie lubię na takie tematy zazwyczaj dodawać intro, ale wydaje mi się, że albo ta osoba tutaj zarobiła więcej z tego filmu na TikToku, niż straciła tych pieniędzy, bo to tutaj chyba 9 tysięcy dolarów straciła i albo to dobrze zagrała, albo faktycznie tyle straciła. Więc miejmy nadzieję, że wy nie macie takich właśnie powiedzmy tutaj emocji na tym rynku w momencie wejścia i podejścia w taki sposób bardzo emocjonalny, jeżeli spadamy z jakąś pozycją. No to nie była duża pozycja tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o jego straty. Chociaż tutaj widzę tak, total gain, czyli 9000 dolarów niecałe stracił, w przypadku. I nie wiem, czy to nie było pod publikę bardziej zagrane. Chociaż, okej, okay, jeżeli ktoś traci pieniądze w świecie krypto, to zawsze to jest smutne. No i tutaj nie będziemy od tego. Ja bym takiego filmu w intro nie dodał, ale wydaje mi się, że coś tutaj jest w tym wideo, takie drugie dno, żeby pamiętać, że takie rzeczy też się dzieją. A ten drugi film, który widzieliśmy z tym kotem, mam nadzieję, że ktoś przekaże Rafałowi Kiełbusowi. W momencie, kiedy spadamy, może dodać też taki film za sobą u Majka. Kiedy spadamy, tak? Bo wiemy, znamy wszyscy śmiech Rafała Kiebusa, ale no, ten śmiech w przypadku 50% korekt to jest ciekawym spostrzeżeniem. Miejmy nadzieję, że nie będzie spadał niżej. Pozdrawiam oczywiście Rafała. Ripple współpracuje z największym bankiem w Egipcie w celu przetwarzania transakcji transagranicznych. Ripple ogłosił nowe partnerstwo właśnie z największym bankiem Egiptu, Narodowym Bankiem Egiptu NBE, aby instytucja finansowa skorzystała z Ripple.net firmy do łączenia się z dostawcą usług finansowych Lulu Exchange siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według komunikatu opublikowanego przez firmę, celem partnerstwa jest pomoc NBE w obsłudze transakcji transagranicznych. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Egiptu. Obecnie Egipt jest jednym z największych odbiorców przekazów pieniężnych na świecie, który tylko w zeszłym roku otrzymał 24 miliardy dolarów. Tyle za Indiami, Chinami, Meksykiem i Filipanami. Przekazy pieniężne odgrywają znaczącą rolę w produkcie krajowym brutto danego kraju, ponieważ reprezentują pieniądze wysyłane do domu, rodzinie i przyjaciołom. Dostawcy przekazów pieniężnych pracują obecnie z tradycyjną globalną infrastrukturą płatności, co powoduje, że przekazy transgraniczne są kosztowne i powolne. W ramach partnerstwa zarówno NBI, jak i Lulu Exchange, skorzystałem z RippleNet, który wykorzystuje technologię blockchain do przenoszenia funduszy na całym świecie za ułamek kosztów tradycyjnego systemu finansowego. Współpraca ma miejsce kilka miesięcy po tym, jak Ripple został pozwany, to już wiemy, przez amerykański SEC. Ale za chwileczkę przejdziemy do wiadomości z update'u z ich sprawy. W samym pozwie o XRP, tutaj mamy już atak sec na Ripple, bo oni uważają, że firma Ripple zakwestionowała otrzymaną poradę już z 2000 któregoś tam roku, kiedy pierwszy raz oszczegali przed tym, że XRP może być właśnie Securities, i firma Ripple zakwestionowała otrzymaną poradę i powinna zostać zmuszona do przedstawienia odpowiednich dokumentów z jakich korzystała, że zakwestionowała taką poradę wcześniej z SEC. -u. Więc w konkluzji organ regulacyjny kategorycznie stwierdził, że uczciwość w swojej najprawdziwszej istocie oznacza, że należy mu zezwolić na sprawdzenie twierdzenia, że Ripple, że nie rozumiał iż jego postępowanie jest niezgodne z prawem. Tak jakby mieli się wytłumaczyć, że faktycznie przez pomyłkę nie rozumieli, że XRP może zostać oznaczone jako Securities i przedstawić na to dokumenty, w jaki sposób korzystali z różnych porad prawnych w takim toku myślenia. I 2-0 dla SEC-u, bo sąd odrzuca wniosek Ripple o wycofanie zagranicznych wniosków SEC. Żadne dowody nie sugerują, że SEC wydała swoje wnioski w złej wierze. Tak oznaczył to sąd. Trybunał stwierdza, że wykorzystanie wniosku przez SEG jest dopuszczalne i nie stanowi zniewagi dla jurysdykcji Trybunału. Nie było argumentu, że wnioski wykraczają poza zakres jakiejkolwiek obowiązującej umowy dwustronnej, więc sąd zażądał dalej. Ponadto, w celu poprawy przejrzystości procesu, SEG ma obowiązek sporządzenia kopii wszystkich wcześniejszych doręczonych wniosków w ciągu 14 dni i przestawienia wszelkich kolejnych wniosków w ciągu 14 dni od ich doręczenia. Czyli jak to tłumaczyć? SEC starała się dotrzeć do zagranicznych organów regulacyjnych z prośbą o pomoc w celach informacyjnych w toczącej się sprawie. Z drugiej strony, Najrypul argumentował, że te żądania mają na celu nękanie i zastraszanie ich, dodając, że wykorzystanie takich żądań przez SEC jest niewłaściwe. Sąd jednak orzekł inaczej i będą te dowody musiały zostać dostarczone. Więc podsumowując to, wcześniej. Rypul wygrał jedną z bitew, bo na przykład Chris Larsen i sam Brad Garlinghouse nie musiał udowadniać czy pokazywać swoich kont bankowych. To było po stronie oczywiście Ripple i XRP, a teraz z drugiej strony, no, jeżeli chodzi o te różne zagraniczne informacje, one muszą być tutaj dopuszczone do sądu. I tu Rypul się nie powiodło w tym zatrzymaniu. Tego postanowienia. Mamy też wiadomość ostatniej chwili z USA. Zgodnie z komunikatem prasowym amerykańskiej rezerwy federalnej, reprezentowanej przez jej przewodniczącego Jeremiego Powell'a, instytucja opublikuje odpowiedź na postępy dokonane w branży kryptograficznej. W dokumencie stwierdzono, że globalny krajobraz płatności napędza szybkie zmiany. W ten sposób instytucja zbada mechanizmy udoskonalenia swojej roli, a Powell powiedział, że co następuje w dokumencie. Nasz nadchodzący artykuł na temat ewolucji płatności cyfrowych, wraz z innymi naszą pracą jako nadzorcy, regulatora i operatora systemu płatności, ma na celu przyspieszenie realizacji celu, jakim jest zapewnienie, że system płatności i gospodarka będą działać dla wszystkich Amerykanów. Powell podkreślił potencjał kryptowalut i aktywów cyfrowych w ulepszeniu obecnego systemu finansowego, a w szczególności urzędnik rządowy odniósł się do walut cyfrowych banków centralnych CBDC jako głównego narzędzia przynoszącego korzyści. Ogółowi społeczeństwa. Więc na proste rozumowanie, jak rozumieć ten artykuł, to kolejny cytat nam tutaj pomoże. Jako Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, Rezerwa Federalna jest odpowiedzialna za promowanie stabilności monetarnej i finansowej oraz bezpieczeństwa i wydajności systemu płatniczego. Realizując te podstawowe funkcje, uważnie monitorujemy i dostosowujemy się do nowinek technologicznych, które obecnie zmieniają świat płatności, finansów i bankowości. Więc tu oni zbadają ryzyko. Pojawienia się w przypadku CBDC, powiedzmy różnych stablecoinów, te, które będą miały prawo do licencji pewnie w Stanach Zjednoczonych, a te, które mogły mieć problem ewentualny właśnie w tej sprawie. No i teraz ten rezultat tego, że Bitcoin podszedł już po 42 tysiące dolarów, a potem spadł nagle po tej informacji do 39, to jest to, że inwestorzy z USA będą musieli zgłaszać do IRS transakcje kryptowalutowe o wartości powyżej 10 tysięcy dolarów. IRS, czyli odpowiednik polskiego fiskusa. Wszystkie transakcje powyżej 10 tysięcy muszą być teraz zgłaszane do IRS w celu dokumentacyjnych i podatkowych. Więc wszystkie poprzednie prawa w Stanach Zjednoczonych zostają, tak? W momencie, kiedy schodzimy z kryptowalut na fiaty, to jest Taxable Event, czyli czy event, wtedy musimy dokładnie już opłacać podatek. Zależy, jaka to jest suma, też tam pewnie jakieś ramy są tego wszystkiego. Jeżeli kupujemy coś za kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych, też schodzimy z kryptowalut do dolara i, i waluty. Także też wtedy musimy po prostu rozliczyć się z podatku. A tu mamy wszystkie transakcje powyżej 10 tysięcy dolarów, będą musiały być zaksięgowane przez IRS, czyli giełda, portfel prywatny, który idzie na giełdę z taką sumą. Już musi być gdzieś zanotowany. Skąd to wyszło? Gdzie to idzie? Niekoniecznie to oznacza, że będziemy płacić za to od razu. Także taka rada dla wszystkich, bo tak obserwuję te wszystkie informacje zewsząd. Jaka to jest suma minimalna, kiedy zaczyna się interesować IRS w Stanach Zjednoczonych i pewnie będzie to przełożone na europejskie realia i inne kraje. To jest tak 20 tysięcy dolarów było wcześniej. W Wielkiej Brytanii też 20 tysięcy dolarów jeżeli ktoś wysłał większą sumę, nagle tutaj Coinbase musiał wcześniej przedstawiać już fiskusowi w Stanach Zjednoczonych, od kogo to wyszło. Mniejsze sumy są niekoniecznie tutaj rejestrowane. Także 10 tysięcy dolarów już niedługo może być problemem i ludzie zaczną używać 3 razy po 2 tysiące, tak, żeby wysłać i nie być na tej liście, ale nie wiem, czy to też nie będzie jakieś pokłosie kolejnych można powiedzieć, regulacji, które nadejdą i powiedzą suma wszystkich transakcji w ciągu roku, jeżeli dojdzie do 10-20 tysięcy, i wtedy nawet ci, którzy będą chcieli raz tysiąc wysłać, raz dwa, żeby uniknąć takich rzeczy, w niedalekiej przyszłości mogą i tak być na tej liście, bo to się co chwilę zmienia z 20 na 10, za chwilę będzie 3 tysiące i to jest to samo, co chcieli wprowadzić wcześniej za Mnusina. To było na chwileczkę odłożone. A teraz widzimy, że znowu to wraca w zupełnie innej formie, takiej bardziej 10 tysięcy. Trzeba to już zgłosić, niekoniecznie trzeba to zapłacić, więc może to nadejść też do Europy. I Teraz pytanie: jak te giełdy, które na przykład dostaną większą sumę, powyżej 10 tysięcy, od jakiegoś portfela nie z KYC. Jak to będzie wyglądało prawnie, tak? Skąd to przyszło? Jak to rozwiązać? Czy te portfele mniejsze bez KYC będą zobowiązane do tego, zanim wyślą te 10 tysięcy dolarów, ci użytkownicy, nie wiem, Bybita czy innych giełd, które nie mają jeszcze takich rzeczy wprowadzonych, będą też musiały to dać im w Stanach Zjednoczonych? Także tu może być wiele zmian w przypadku tego. No, na pewno na negatywne w postaci wolnościowców, którzy nie chcą, żeby nam zaglądali tutaj do naszych kont, ale widzicie, w którym kierunku to idzie i czy to jest nieuniknione. No, to już zostawiam do waszej analizy. Chociaż pamiętamy, że w fiskusie, tym właśnie amerykańskim, czyli AIDES-ie, to jest na razie propozycja i miejmy nadzieję, że to będzie jakaś propozycja, która coś będzie próbowała wprowadzić, a potem będziemy mieć. Odzew, tak jak tutaj w przypadku Holenderskiego Banku Centralnego, który cofa decyzję w sprawie ściślejszych czeków przy wypłatach kryptowalut, czyli chodzi oczywiście o sprawdzanie mocniejsze. Według holenderskiej giełdy, Bytony, Bit Holenderski Bank Centralny DNB zmienił swoją decyzję o egzekwowaniu surowszych ośrodków dotyczących wycofania. Kryptowalut z giełd. W styczniu bank centralny ustalił zasady, które wymagały od giełd kryptowalut zbierania dodatkowych danych od ich użytkowników, gdy wypłacają kryptowaluty. Mianowicie, użytkownicy mieli dodać adres odbiorcy, na który wysyłają środki, do swojej białej listy i dostarczyć zdjęcie, aby udowodnić, że rzeczywiście są właścicielami tego adresu. Giełdy takie jak Bitstamp, Bytonic. Tej jurysdykcji szybko zaczęły egzekwować wymagania, a teraz to odwrócenie polityki przez bank centralny następuje prawie dwa miesiące po tym, jak Bytonic złożył przeciw wobec rygorystycznych zasad, pomijając fakt, że weryfikacja każdego adresu dla każdej transakcji nie ma żadnych zalet technicznych, jest to również poważne naruszenie prawa naszych klientów od prywatności, powiedział Bytonic. Więc tu widzimy, że mamy cofnięcie tego prawa, mimo że niekoniecznie to prawo wejdzie wszędzie, albo jak ktoś zacznie walczyć o to prawo w sądzie, no, to nagle tutaj wejdzie albo konstytucja, albo e, prawa człowieka do prywatności e, i inne e, dylematy w tym wypadku. Indeks strachu i chciwości spada najniżej od załamania z marca 2020 roku. Co to oznacza? Pamiętamy, że za każdym razem, kiedy jesteśmy w tych poziomach na Fear and Greed indeksie, zobaczmy jakich. Także ze względu na początek epidemii koronawirusa, w zeszłym roku rynek załamał się do 12 i 13 marca. W tamtych dniach indeks Fear and Greed spadł do 14,10, i 10, wskazując na Extreme Fear. Indeks ostatecznie osiągnął do dno na 8 w dniach 17 i 26 marca. Dziś indeks wynosi 11, bazując na ostatnich stratach na rynku. Szczególnie wczoraj ubiegłoroczne straty były większe procentowo, a Bitcoin spadł ponad 50%. Z 8000 do 3800 jednak suma pieniężna strat wczoraj znacznie przewyższa zeszłoroczny, a Bitcoin stracił 70%. Miliardów dolarów na wartości rynkowej. Więc w tym przypadku coś czuję, że CryptoCryo wyda niedługo audycję, bo jesteśmy na najniższych poziomach, na Crypto Fear and Grid Nie wiem, czy znacie ten indeks. Można tutaj sobie go spokojnie kuknąć. A więc wchodzimy na niego. Alternative Me, a możecie wpisać po prostu Fear and Greed Index w Google. Wchodzimy na Maxa i sobie sprawdzamy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy teraz na 11. A w marcu zobaczcie, że tutaj byliśmy 9-12. Co się wydarzyło od tych momentów? Chwilę później zobaczcie. Możemy oczywiście spać do sera albo dwóch, i to by było porównywalne z tym, co się wydarzyło w około 24 sierpnia 2019. Wtedy byliśmy też bardzo niziutko tutaj na tej skali, ale jeżeli faktycznie utrzymamy te rejony, to od tego okresu. Powinniśmy iść w górę. A te 50%, które nam dało te spadki, ponad 50%, mogłoby nadal z tym, co się wydarzyło w 2013 roku. Także hmm, ciekawe. Mamy kolejny wysypany projekt na BSC, czyli Binance Smart Chain. Bany Finance wycierpiał się na atak. Atakujący zaatakował Bany Finance, używając pożyczki błyskawicznej. Nic nowego. Aby manipulować ceny bani, po sprzedaży tokenów spadła o 96%. Zespół twierdzi, że pracuje nad planem zwrotów kosztów dla posiadaczy, których to dotyczy. W ostatnich tygodniach liczba incydentów na Binance Smart nie wzrosła, a użytkownicy wyrazili zaniepokojenie ogólnym stanem sieci. Dlaczego takie zaniepokojenie? Bo to, że mamy kolejny projekt Bani Finance, który ma problem z błyskawiczną pożyczką, to jest nic nowego. Ale Przejdźmy na te ostatnie zdania w tym artykule. Binance Smart Chain zaoferował tańszą alternatywę dla Ethereum. Dla działań związanych z DeFi w ciągu ostatnich kilku miesięcy, niski koszt korzystania z sieci jest częścią tego, co przyciągnęło wielu tych. Yy... Użytkowników do sieci powodując wzrost cen BNB. Obecnie jest to trzecia co do wielkości kryptowaluta. Jednak przy tak wielu atakach i eksploitach pojawiających się na klonie Ethereum istnieją powody, aby martwić się o kondycję samego łańcucha blokowego. Kilku użytkowników Binance Smart Chain zgłosiło, że mosty między sieciami, a innymi łańcuchami zostały zamknięte po ataku w Winos Finance, podczas gdy inni sugerowali, że sieć może zostać zamrożona za jedynie 100 tysięcy dolarów na godzinę. Czyli na taki atak, tyle on kosztuje, 100 tysięcy dolarów na godzinę, żeby zamknąć Binance Chain. W wątku na Twitterze omawiającym ostatnie problemy, jeden z użytkowników o nazwie CryptoUltron powiedział, że sieć nieustannie rozwidlała się w niekontrolowany sposób, a rozwidlone bloki pojawiają się dla każdego nowego bloku przypisanego dla łańcucha. Binance Smart Chain wykorzystuje większe bloki niż sieć Ethereum, co oznacza, że koszty są dzielone między większą liczbę transakcji. Nie jest jednak pozbawione problemów, ponieważ większe opcje, rozmiar bloków mogą prowadzić do komplikacji, jak szeroko dyskutowano podczas wojen blokujących bitcoina właśnie z takim rozwiązaniem. Satoshi Nakamoto miał na to odpowiedź, uwierzcie mi. Chociaż łańcuch nadal działa, istnieją dobre powody, aby zachować ostrożność podczas korzystania z Binance Smart Chain przez jakiś czas. Czyli żółta kartka dla Binance Smart Chain, ale to nie oznacza, że e, cena nie będzie rosła dalej. Gorzej z technologicznym podejściem, które jest już kwestionowane na Binance Matching. Mamy też kogoś, kto przewidział tą korektę na forczanie, twierdzi, że był to skoordynowany atak Fortune Insider dał pierwsze ostrzeżenie. W tym tygodniu pojawiły się wiadomości o ponownym rozprawieniu się z Bitcoinem i kryptowalutą przez chińskie agencje rządowe. We wspólnym oświadczeniu opublikowanym przez trzy organizacje branżowe stwierdzono, że instytucje finansowe nie mogą prowadzić działalności związanej z kryptowalutą. Grupa specjalnie położyła nacisk na ogromną zmienność rynku kryptowalut, mówiąc, że tokeny cyfrowe nie mają rzeczywistej wartości wsparcia, a ceny są niezwykle łatwe do manipulowania. Takie historie stały się powszechne, dlatego został on odrzucony jako nieustotny fad, jednak firma 4 twierdzi, że miało to być prekursorem skoordynowanej wyprzedaży, która wczoraj zatopiła rynki. Celem dzisiejszego komunikatu prasowego wraz z wszystkimi publikacjami FAT jest uzyskanie jak najniższego BTC przed godziną siódmą. Na marginesie przecena nastąpiła wczoraj około godziny 13 GMT, chociaż pod względem geograficznym Chiny obejmują pięć różnych stref czasowych. W kraju obowiązuje jedna strefa czasowa zwana China Standard Time, która wynosi plus 8 godzin. Nie ma strefy czasowej znanej jako UCT, e a sprawy przybierają złowieszczo gdy Osoba mająca dostęp do informacji poufnych wyjaśnia, że celem wyprzedaży był atak... Na jednego interesariusza. Na podstawie podanych informacji wydaje się, że szczegóły pasują do Ilona Maska. Najpierw nastąpi skoordynowana wyprzedaż w celu obniżenia cen poniżej pewnego progu i zlikwidowania jednego określonego interesariusza. Nie można wprost powiedzieć, kim on jest, ale kupił duże w czasie spadku, za który był częściowo odpowiedzialny, a po zlikwidowaniu plan zakłada wykupienie wszystkich rezerw i doprowadzenie go do bankructwa. Po się następnie krótkoterminową prognozą cenową na poziomie 70 tysięcy dolarów. Więc tutaj nie wszyscy wierzą, że ten Fchan przewidział to, może to być fake tak samo, ale widzimy, że Forczan w tym wypadku pojawił się w newsie, którego wam przytaczamy. Czy Wy go zaakceptujecie, czy nie, to zależy od was, że to było dużą zagrywką pod jednego interesariusza, którego należało wykosić do swoich pozycji i takie informacje nagle pojawiły się w świecie krypto, które doprowadziły też do spadku ostatnich cen. Mamy też chainlinka i hedere Wyrocznia danych Chainlink dołączyła do Rady na Zarządzających Headera, która nadzoruje rozproszone zarządzanie siecią Hedera, publiczną siecią klasy korporacyjnej dla zdecentralizowanej gospodarki. W tym przypadku mamy szybkie fakty i to nam wystarczy. Chainlink i Hedera wdrożą szereg inicjatyw mających na celu pomoc tradycyjnym, scentralizowanym usługom finansowym i innym organizacjom w wykorzystaniu rozproszonego zaufania obliczeniowego, widoczności i kontroli, jakie oferują zdecentralizowane aplikacje. Chainlink, który służy jako bezpieczne oprogramowanie pośredniczące typu blockchain, do zasilania szeregu użytkowników korporacyjnych, będzie preferowanym partnerem Oracle dla sieci Hedera. I do tego będzie współpracować w celu zapewnienia integracji Chainlink z usługą Hedera Token Services. Wrocław danych, to platforma, która łączy i integruje rzeczywiste dane i interfejsy programowania aplikacji, które kontrolują inteligentne kontrakty. Hedera jest zarządzana przez Radę, w skład której wchodzą Boeing, Dentons, Deutsche Telekom, DLA, Piper, EDF, EFTPOS, Google. IBM, LG Electronics, Nomura, Tata Communication i University College of London. Czyli Hedera, zobaczcie, jakich tutaj ma partnerów, no, z grubej rury. Z tym się chyba zgodzimy. Mimo tego, że wychodzi to z seku, a wyszło to po raz pierwszy w 2017 roku, to możemy to dostosować jeszcze raz, bo ta wiadomość po raz pierwszy ukazała się 1 listopada 2017 roku, może powiedzieć, prawie 4 lata temu, a jego autorzy przyznali się bezstydnie, Shillingowanie, czyli shilling, re reklama, za pomocą celebrytów, którzy szykują okazje inwestycyjne, mogą być szkodliwe. Dlatego mamy im nie ufać, jeżeli jakieś świetne osoby nagle reklamują dany projekt. Po pierwsze, to może być scam, bo ta osoba nie ma w ogóle kontaktu z tym projektem, tylko wykorzystują jej imię na czas promocji. A z drugiej strony, mieliśmy już informację o tym, że po. A właśnie w tych wszystkich akcjach z 2017 z 2018 roku, niektórzy z tych celebrytów zapłacili one-off payment, czyli taką karę, która w wyniku zapłacenia tej kary od razu im powiedziano, że dobra, zapłacicie tą karę, ale nie ponosicie odpowiedzialności karnej, czyli ktoś sobie zapłacił, zarabiając 8 milionów na danym projekcie, 300 tysięcy czy tam 3 miliony kary, ale wtedy on nie brał odpowiedzialności, a my takiej osoby słuchamy, eee, jest Kardashian. Ona powiedziała właśnie o tym projekcie Cam Rockets, nie? No i wtedy <noise> yy, uważajcie na to. Bo oni sobie zapłacą karę w przyszłym roku, na przykład, a troszeczkę więcej zarobili z samego projektu. Tak to wygląda. Jak z tymi karami banków yy, za różne machlojki finansowe. Dużo mniejsza kara, często była niż samo wykorzystanie inwestorów w tej całej, yy, powiedzmy, akcji danych banków. Także tu i tu nieźle na tym wychodzą. Nie słuchamy tylko i wyłącznie celebrytów. O, zobaczcie, jak się ułożyły te wiadomości. Nawet tego specjalnie nie układałem w taki sposób, ale to mamy piękny segue. Ta ostatnia wiadomość, czyli takie wprowadzenie do tego, co tutaj powiemy, bo guru fitnessa, czyli w tym przypadku guru fitness Gillian Michaels, stawia na Cardano i dogecoina. Michaels posiada kryptowalutę o wartości ponad 500 tysięcy dolarów w postaci Ada i Doja, czyli mamy tutaj taką celebrytkę guru. E, może nie TikToka, ale znana trenerka fitness Jillian Michaels ujawnia dziś na Twitterze swoją inwestycję w kryptowalutę. I teraz pytanie, czy my jej wierzymy, <grybujesz> czy nie? Ale świetnie się ułożył ten, ten temat, można powiedzieć, zaraz po, po, tamtej, po tamtym newsie. Więc e, tu musicie sobie sami odpowiedzieć. Mam tutaj jej konto na Twitterze Gillian Michaels. Na pewno to pomoże w promocji, bo zarówno Cardano jak i Dogecoin szybko zyskały na wartości. Cardano zyskało 3000% od początku roku, co plasuje go wśród pięciu najlepszych monet, a Dogecoin zyskał 15700% od początku roku, co plasuje go na siódmym miejscu. Więc no, tu musicie sami dojść do tych informacji czy warto, ja powiem szczerze, że nie znałem tej pani wcześniej. Tak ona wygląda na zdjęciu o Zobaczcie, fitness, celebrytka, można powiedzieć, że doszła do tego ciężką pracą. No i czy ciężką pracą doszli ci, którzy zainwestowali w Dogecoina i Cardano? Hm. Ciekawe. Jak wyglądają plotki o 80% podatku od krypto? Tu według Finance, a bardziej Yahoo Finance, mówi się, że administracja Biden rozważa ogromny 80% podatek od zysków kapitałowych od kryptowalut. Plotka, która zaczęła krążyć na początku maja, głosiła, że sekretarz skarbu Janet Yellen zamierza wprowadzić 80% podatek od kryptowalut, chociaż ta plotka pozostaje bezpodstawna. Prawda jest taka, że podatki od kryptowalut rosną. Bloomberg poinformował, że administracja Bidena zaproponuje 39,6% podatku od zysków kapitałowych dla osób zarabiających powyżej 1 miliona dolarów. W połączeniu z istniejącymi podatkami spowodowałoby to wzrost podatku federalnego do prawie 43,4%. W przypadku mieszkańców Nowego Jorku łączna stopa zysków kapitałowych stanu i federacji może wynosić nawet 52%. ,2%. 2% dla kalifornijczyków. Może to być 56.7. Ta propozycja prawdopodobnie podwoi podatek od zysków kapitałowych dla zamożnych osób w Kalifornii. Na najwyższym poziomie 56.7, ale wzrost nie jest równy 80, jak się mówi. Zatem 80% podatku od kryptowalut jest prawdopodobnie tylko plotką i fadem rynkowym. Może to, co nie jest plotką, to rosnące podatki i egzekwowanie i regulacje rządowe. I w tym przypadku do czego może to doprowadzić? Do szarej strefy oczywiście, czyli Większego podłoża prywatnych kryptów, tych, którzy będą chcieli w jakiś sposób uniknąć tych, tego opodatkowania 50%, więc to jest pierwsze pokusie tego. Bany na kryptowalutach też mogą właśnie doprowadzić do właśnie takich rzeczy, więc tu mamy fajne sprecyzowane. To, co może się wydarzyć w ostatnich tutaj zdaniach, a więc może to spowodować takie rzeczy jak mniej indywidualnych inwestorów, więcej inwestycji instytucjonalnych, bo oni sobie pozwolą na takie podatki. Dlaczego? Bo firma, która jest zarejestrowana na szeszelach, ma ciutkę mniejsze podatki niż taki pojedynczy inwestor. Więcej struktur inwestycyjnych o niskich podatkach, offshore, dokładnie to, o czym mówiliśmy też. I więcej mrocznych handlarzy, ponieważ rynek budzi się do faktu, że ich transakcje Bitcoina nie są naprawdę prywatne. Połączenie z rosnącym egzekwowaniem prawa przez rząd możliwe, że możemy patrzeć na tektoniczną zmianę w używaniu i przyjmowaniu monet, zapewniających prywatność oraz wspierających ekosystem. Czyli z jednej strony ten podnoszący się podatek może spowodować fazę Rozrostu drugiej takiej szarej strefy w świecie krypto. Jedna legalna, druga nie do końca. Twitter Google trendy zwrócił uwagę na ogromny wzrost wyszukiwań w internecie. Hasła kryptowaluta. Wczoraj poniższy wykres pokazuje, że światowe zapytania przewyższyły szczyt z 2017 i 2018 roku i zmierzają w kierunku kolejnego rekordowego poziomu. Czyli, jeżeli ktoś wpisuje w Google cryptocurrency, czyli kryptowaluta, widzimy, że w tym momencie jest na all time high i już przewyższyły te z 2018. 2000 którego? 17 roku. I teraz sobie sprawdźmy, jak to się ma do samego Bitcoina, bo często nam tutaj wybiórczo podają te informacje. Także sprawdźmy, czy sam Bitcoin jest na wyższym poziomie teraz niż w 2017. Chwila. A więc mamy cały świat, Bitcoin, wyszukiwane hasło. Zróbmy sobie na 5 lat i zobaczmy, porównajmy z 2017 rokiem, gdzie teraz jesteśmy. No, niestety nie, chociaż to coraz bardziej interesująco wygląda. Tu w tym przypadku i szkoda, że nie pokazują też tego w tym artykule, że dobra, krypto, świetnie to działa, ale ja już miałem epizod nieraz z tymi newsami. Wiecie to pewnie z książki po pewnych tematach, które tam przedstawiłem, jak wygląda przedstawianie rzeczywistości w newsach w sieci krypto, ale tu stówka była w grudniu 2017. Teraz maksymalnie doszliśmy gdzieś do tego poziomu 68 i jesteśmy w trendzie bocznym. Także tu nie do końca to świetnie wygląda. Oni przedstawili dokładnie ten wykres. No i na pięcioletniej skali też tak świetnie to nie wygląda na całym świecie, bo ja tutaj nie widzę jeszcze dojścia do szczytu z 2017 roku. Widzicie, gdzie jesteśmy i już tutaj spadamy. Także nawet nie pokonaliśmy tego szczytu. Nie wiem, skąd oni mieli te dane, ale cały świat ostatnie 5 lat przedstawia nam zupełnie troszeczkę inną, inny temat w tym przypadku. Za to Ethereum. Jest na dużo większym poziomie niż w 2017. Zobaczmy, nawet gdzieś tutaj grudzień byliśmy na granicy 45, a teraz pokonaliśmy to na początku stycznia. Zobaczcie, na samym tym zagraniu wyszukiwania na początku stycznia, jeżeli byśmy wyszli na powyższy szczyt od ostatnich, czyli pokonali ten szczyt i weszli gdzieś tutaj w granicach, kiedy? 3 do 9 stycznia. 3 do 9 stycznia, jaka była wtedy cena Ethereum? Sprawdźmy tak, na szybko. A więc wtedy Ethereum kosztowało 975 dolarów. Czyli jeszcze raz powracając do tego wykresu, na samym wyskoku, na tym zainteresowaniu na Ethereum mogliśmy wtedy zagrać i byśmy dzisiaj byli na stówce? Nie. Stówka już minęła. 9 do 15 maja. Teraz już raczej jest mniejsze zainteresowanie po tych spadkach. Oczekuje się mniejszego zainteresowania na poziomie 80. Jeden, bo tutaj trzeba sobie sprawdzić ostatnie 7 dni, zobaczyć jak to wygląda na tej skali na Ethereum. No i faktycznie mamy tutaj delikatne spadki na popularności w Google Trends. Ciekawe, nie? A za to mamy Plan B, który ma ten stock to flow, podwaja swoją moc tutaj w tym przypadku, więc plan B dzieli się swoimi przemyśleniami na temat trajektorii aktywów po tym jak Bitcoin spadł około 8000 dolarów w ciągu jednej godziny w tym tygodniu, spadając do 30 414 dolarów. które giełdy miały 29, tutaj widziałem na KuCoinie chyba taką cenę, zobaczmy jeszcze raz, gdzie tutaj mam, chwila, chwila, akurat na bocznym monitorze, sprawdzę, nie będę Wam tutaj pokazywał tego, ale jeżeli tutaj spojrzę sobie, tak, 29 tysięcy na KuCoinie, 28 929 tysięcy, także na KuCoinie spadło dużo niż, może nie dużo, ale o tysiaka ale zobaczmy jego analizę. Więc w jego przypadku w nowym twicie Plan B powtarza swój pogląd na temat tego, gdzie jesteśmy w obecnym cyklu byków. Twierdzą, że Bitcoin znajduje się dopiero za kilka miesięcy, czyli tuż przed hossą, parę miesięcy przed zakończeniem tej hossy. Żeby było jasne, nie sądzę, aby 60 tysięcy było szczytem, daleko od niego, ponieważ nie widzę transakcji, które normalnie mają miejsce po rekordowym poziomie, czerwone kropki. W rzeczywistości wydaje się, że minęło zaledwie kilka miesięcy od besy Niebieskie kropki i tak ten widok na Łańcuch pasuje do S2 Flow. Także tu jeszcze powinny się pojawić czerwone kropy, jak wcześniej mieliśmy w poprzednich hostach. O tym też mówi CryptoCrew na swoich audycjach, bo też tutaj przedstawia tę właśnie, właśnie analizę. Więc analityk przypomina o tym, gdy wyczuwa, że inwestorzy i inwestorzy tracą z oczu długoterminową trajektorię Bitcoina w związku z obawami dotyczącymi zużycia energii i powiedzmy, tweetami Ilona. Widzę również, że wielu ludzi ignoruje czteroletni cykl Halvingu, czyli tutaj mamy Boba Lukasa. No i jego model pokazuje nam, że jeszcze w tym roku może Bitcoin osiągnąć 100 tysięcy dolarów, a jego model nawet może przeskoczyć w 288 tysięcy, zanim nastąpi następna Bessa, czyli duże widełki 100 tysięcy a 288, ale nadal jest bullish, czyli byczy pan plan B. Prezes Guggenheim porównuje rynek kryptowalut do tulipomanii. Nie mówię tutaj o Bitcoinie, ale o reszcie, kryptom w tych Dogecoinach i innych podobnych wynalazkach. Bo rosnący przypływ Bitcoinów podniósł wszystkie łodzie: zaczynając od DeFi, Ethereum, następnie Dogecoina. I tych, które udają Dogecoin'a. Wiara jak Dogecoin rozrastał się od tego czasu, pojawiły się dziesiątki kolejnych naśladowców monet Memów. Zarabianie monet jest teraz żartem lub grom, w której stawką są miliardy i wynikające z niej straty, gdy nadejdzie kurtyna rozpaczy. W tym przypadku Minert nie walczy z Bitcoinem, ale z samym ekosystemem kryptowalut. Nastoje mocno przesunęły się w stronę altcoinów ostatnio, ponieważ sezon alt przyniósł wielu ogromnym zyskom, ale nadal istnieje wyraźny brak wartości. I użyteczności na podstawie całego projektu, tych wszystkich projektów, które o tyle wzrosły, a część tego zamieszania musi zostać oczyszczona, aby społeczność kryptowalut nadal się rozwijała. Także tulipomania nie w stosunku do Bitcoina, ale do tych wszystkich krypto, które nagle chciały się pojawić tylko na hypie, a potem spaść tak jak tulipany po prostu przekwitnąć tuż po hype'ie. Elon Musk ponownie pompuje do Bitcoina, chociaż nie z dużym skutkiem w tym Momencie, bo ile tutaj do 41 centów, widzę. Ale Elon Musk będzie nadal trzymał i na pomimo ostatniej korekty. Zobaczmy, co on tutaj powiedział. Tak, po prostu nie sprzedałem żadnych Doge'ów, chociaż tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ale widzimy, że faktycznie delikatnie tutaj wzrósł po tym tweetu dołczkoń, ale to nie jest ten sam efekt Elona co wcześniej. No i mamy ploty, niekoniecznie ploty, bo zdecentralizowana kryptowalutowa. Solana wzrosła po notowaniu na platformie Coinbase dla profesjonalnych handlowców Coinbase Pro. Według czasu prasy kurs Solana osiągnął 47 dolarów, co oznacza wzrost o 9% w ciągu ostatnich 24 godzin. Więc tu będziemy mieć oświadczenie Coinbase, który zauważył, że inwestorzy zaczną handlować aktywami od poniedziałku 24, jednak platforma już, już akceptuje przechodzące transfery Solana przed transakcją. Coinbase Pro dodał, że pary Będą tutaj jak w solarze, do dolara, solara do BTC, do euro, do funta brytyjskiego i do USDT, czyli tetera. Zostaną ujawnione w trzech fazach, w tym post-only, limited-only i full-trading, według Coinbase Pro. Więc, jeżeli będziemy obserwować efekt Coinbase'a, tutaj mogą się pojawić 20-30% wzrosty jeszcze przed dodaniem na Coinbase zwykły co następuje zazwyczaj tydzień po Coinbase Pro. Także obserwujmy tę cenę z małym stop lossem. Można zawsze tutaj zawojować ewentualnie e, krótko świat tylko na tej informacji, że zostaje dodany do Coinbase'a Solana. I na koniec minister finansów w Australii mówi, że rząd nie stanie na drodze kryptowalut. A więc w swoim przemówieniu, w którym szczegółowo opisał rządowy plan zarządzania cyfrowymi platformami finansowymi, produktami i poradami, Hume powiedział, że kryptowaluty pozostaną na swoim miejscu i ewoluują w krytyczną klasę aktywów. Informuje Financial Review, czyli minister do spraw usług finansowych w Australii Jen Hume dał wyraźną wskazówkę, że rząd nie planuje mocno ograniczać kryptowalut w tym kraju. No i tu super informacja, ale pamiętajmy, że musimy oddać swoją lwią część w postaci podatków które na pewno nadejdą. I to jest pewnie informacja, która wspiera, że niekoniecznie opłaca się tym wszystkim rządom banować kryptowaluty, a bardziej je opodatkować, bo i tak mogą wtedy zejść do podziemi, być w innych krajach, a może tutaj chodzi właśnie o ten podatek, który coraz bardziej się zwiększa, jak stwierdziliśmy w innych tematach. Dobrze, w takim razie przejdźmy do polskich youtuberów, zobaczmy kto tutaj jest, Mike Satoshi, Cryptostock, relacja wideo ze spotkania Społeczności w Białym Stoku. Mamy też, zobaczmy, czy coś tutaj zostało dodane w międzyczasie. Bardzo możliwe, że tak, a bardzo możliwe, że tutaj tylko Kryptostop. Dalej jest: no i Bitcoin analizy: Bitcoin, i kryptowaluty, plan handlu w średnim i długim terminie. Analiza techniczna, i zobaczmy, czy coś w tym samym czasie nie, nie mamy jeszcze. Efekt płynność na rynku kontraktów terminowych, futures ważniejsza niż myślisz. Czy 2 krypto? 33% sale now in store. Co spowodowało właśnie te spadki? No i w tym momencie dodaję jeden kryptomaciek? kolejną pewnie audycję. Grupa traderów, Agnieszka Jagodzińska, oficjalnie zaproszona do Trading Skill 7. Encyklopedia Kryptowalut, poranek z krypto, czego nas nauczył wczorajszy dzień. Przemek niemiecki, ale rzeźnia, niezła jazda, co dalej? Dalej też kryptokamikadze, serwując cykle bitcoina. Diamentowe ręce, laserowe oczy i bursztynowe, no właśnie co? Tomasz rzeszyński kryptowaluta Lunatera, analiza techniczna fundamentalna porównanie z rajdem Binance Coina, rekin biznesu, bestseller na rynku kryptowalut, okazja na zakupy. Piotr Misiurek, kryptowalutowe Q&A. Odpowiadam na wasze pytania na żywo. Ostatnio oglądałem, e, ciekawe, e, że często Polacy mówią Q&A. <laughs> I tak się zacząłem zastanawiać, skąd to wyszło. Q&A, w momencie kiedy tłumaczą Q&A, tak naprawdę. I tak ostatnio mówię, co któryś kanał już powtarza to Q&A. I za, zastanawiałem się, od czego to wyszło. Tak po prostu tak e, na boku. A tu jest Q&A od Piotra Misiurka. Kryptoraport, duży spadek Bitcoina i kryptowaluty był przepowiedziane, czy będzie druga fala. I przejdźmy w takim razie na polskie komentarze. Piotr Czerwiński przy tej analizie to jest już odlot kosmiczny, badanie wpływu ruchów tektonicznych na otyłość wśród dzieci. Też tak można do tego podejść. Ja przynajmniej obserwuję cenę. 38 tysięcy do niedzieli. Ty możesz obserwować ruchy tektoniczne i otyłość wśród dzieci i je połączyć nawet razem. Paweł, dzięki wielkie, pozdrawiam. Nie ma problemu. słowomir. Z, pozdro, 78. rocznik, ale nostalgia weszła Aha, przy tych ostatnich przemyśleniach. No tak, no tak, racja. Mix Video, mi się za BTC. Wierzę w Satoshi Nakamoto, twórcę wszechmogącego dobra. Wiem, dokąd dążysz, ale czasami to może być profanacja, nie? Nie będziemy tego czytać, ale okej. Okay niech i tak będzie, jeżeli ktoś wierzy w tak mocno w Satoshi na niekoniecznie w to, co się dzisiaj dzieje, no to zobaczymy. Czas pokaże w niedalekiej e, przyszłości. Adonis Vernalis, fenio, po ostatnich spadkach pozostałem z Bitcoinem. Super. Super. Nic więcej dodać ani ująć. Zobaczymy, gdzie nas to też doprowadzi. Barbara Zalewska, dzięki za tłumaczenie. Jest tutaj, nie mówię po angielsku, mówię po francusku. Zobaczcie. I to jest właśnie przekaz dla tych, którzy... Tutaj dodaję czasami: Pani, nie czytaj tego, to se ludzie, napisy dodadzą albo się nauczą angielskiego. Niektórzy nie mają czasu, niektórzy mają po 65 lat, wyobraźcie sobie nawet, i są na emeryturze i grają sobie z emerytury na kryptowalutach i też nigdy nie miały angielskiego. Także te 3000 osób, jak tutaj dodałem, słuchaczy tych tłumaczeń na filmie, nie zgadzają się z swoim podejściem do ich samooceny. Buddy guy, ale dzięki. Zawsze opinia. Każda, która nie jest ostro wypowiedziana kukaki, jest opinią, na którą można się wypowiedzieć, odpowiedzieć, nawet możemy się nie zgadzać w niektórych kwestiach, ale szanujemy się nawzajem, to jest fajne. Bitcoin SV all the time z doświadczenia wiem, iż więcej wykresów wskaźników, tym większy chaos w głowie. Trzeba wybrać wykres, który rozumiem i obrać strategię, a następnie się jej trzymać. Oprócz AT, czyli analizy technicznej, to istotnym czynnikiem jest zarządzanie ryzykiem połączone z absolutną dyscypliną. Zgadzam się w zupełności, i mniej, tym więcej w tym przypadku. Wow. Pusty bajtlik, techniczny dzięk za robotę, nie ma problemu. No i w końcu ogarnąłem o co chodzi z tymi boksami. Każdy boks jest tej samej wysokości, a jego spód jest oparty na poprzednim otam High. Dokładnie tłumaczyłem to chyba trzy razy. Może nie, niekoniecznie dobrze. I za trzecim razem to trzech razy sztuka. Gratulacje. No i mamy nadzieję, że my też mamy trzy szanse w tym rynku na to, żeby wyjść w odpowiednim czasie przed końcem hosty. Zobaczymy, czy tak się okaże. I miejmy nadzieję, że ten 100 tysięcy za BTC będzie osiągnięte, chociaż zobaczymy. Obserwujemy stop lossem wykres. Ja Wam życzę jak najlepiej. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.